Choroba Parkinsona jest pierwotnym schorzeniem zwyrodnieniowym układu pozapiramidowego, spowodowanym przez zwyrodnienie neuronów istoty czarnej śródmózgowia i miejsca sinawego z obecnością wewnątrzkomórkowych wtrętów, tzw. ciał Lewiego. Objawy kliniczne są podstawą rozpoznania choroby Parkinsona za życia pacjenta. Do najważniejszych objawów należą po pierwsze drżenie spoczynkowe w obrębie dłoni. Często bywa asymetryczne w pierwszym okresie choroby. Są to rytmiczne ruchy rąk, a głównie palców, o charakterze podobnym do kręcenia pigułek, liczenia pieniędzy, a także ruchy kończyn dolnych. Nierzadko drżenie obejmuje brodę i język. Podczas ruchów dowolnych drżenie zanika, aby powrócić w spoczynku. Drugim objawem, bardzo istotnym, jest spowolnienie ruchowe, czyli tak zwana bradykinezja. Pacjent ma trudność z rozpoczęciem ruchu i czas jego wykonywania znacznie się wydłuża, tak jakby to było na zwolnionym tempie. Mowa staje się powolna i cicha, monotonna, niewyraźna. Pacjenci piszą powoli, drobnymi literkami. Postawa ciała jest pochylona do przodu ze zgiętymi kończynami górnymi. Chód odbywa się drobnymi kroczkami. Trzecim objawem, oprócz drżenia i spowolnienia, jest sztywność mięśni, czyli tak zwane wzmożone napięcie mięśniowe o ciągłym charakterze lub przerywanym. W przypadku ciągłego wzmożenia nazywamy to objawem rury ołowianej. W przypadku przerywanego jest to objaw koła zębatego. Kiedy zginamy rękę pacjenta, czujemy tak, jakby przerywało napięcie mięśniowe co chwilę, tak jakby było koło zębate w stawie łokciowym na przykład. Czwartym istotnym objawem są zaburzenia autonomiczne, takie jak spadek ciśnienia tętniczego, nadmierne pocenie się, łojotok, ale również zaburzenia oddawania moczu, oddawania stolca, zaparcia, zaburzenia potencji, zaburzenia połykania śliny. Innymi objawami dodatkowymi jest spowolnienie myślenia, wahania nastroju, często wikła się też to depresją. Są też zaburzenia czynności poznawczych u około 20% chorych na chorobę Parkinsona. Przebieg tej choroby jest postępujący. Początkowo chory może mieć tylko dwa z wyżej wymienionych objawów osiowych choroby. Z biegiem czasu objawy powoli narastają, prowadząc do coraz większej niepełnosprawności pacjenta, również do powikłań otępiennych i depresyjnych.